Royal Trip High Five 2021. Wasza ulubiona seria daily vlogów motoryzacyjnych powraca w wielkim stylu. Codziennie od dziś do Wigilii będę publikował dla Was film ze sportowym samochodem, codziennie innym, i będę sprawdzał, co Polacy kryją w swoich garażach. Jadę właśnie do Lublina po McLarena 570S. Merry Christmas! Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a Scotch bunny. Going fast to the flow. Yo, yo, yo! Now I'm a famous American rapper with 2 kilograms of gold. Yeah? Let's do some video. Yo! Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś zobaczycie film z McLarenem 570S. O kuźwa mać! Bardzo ciekawy model i bardzo ciekawy ten konkretny egzemplarz, o którym zaraz Wam powiem, ale zanim jeszcze, to chcę Wam przedstawić Weronikę. Weronika jest związana troszeczkę z Cars Hubem. Poznaliśmy się już, mieliście okazję zobaczyć też materiał z G-klasą. Weronika ma urodziny. A czemu boisz się prowadzić? Przecież też możesz. Bo jest straszne. Dobra, masz kluczyki, ja nie chcę tu szabu jeździć. Mi to pasuje. Pasuje mi taki układ. To będzie pierwszy McLaren, którego zobaczycie w tym programie podczas jazdy mojej. Zanim jednak zaczniemy jazdę, wiadomo, że trzeba auto zatankować. Paliwo drogie, więc przerzuciliśmy się na gaz. 3,38. To też nie jest mało. A w McLarenie gaz tankuje się tutaj. I co ciekawe, McLaren ma taką wbudowaną funkcję, że trzeba na włączonym silniku tankować. Ale coś wypadło. Trzeba podładować jeszcze raz. O, cudowny samochód, tani. To jest wersja 570S z 2017 roku. Wersja ze Stanów Zjednoczonych, sprowadzone auto ze Stanów. Zainteresowała mnie ta historia, bo auto przyjechało jako uszkodzone. I został sprowadzony z uszkodzonym przodem, no i bokiem w zasadzie. A tutaj widzicie, jak to wyglądało. Nie mogłem się doczekać, aż on przyjedzie. Samochód jest naprawdę kosmetycznie uszkodzony. Jest grubo, w zasadzie części już mamy nawet skompletowane. Kupowałem z UK, sprowadzałem. To jest element przedniej belki, to nie jest nawet właściwa strefa zgniotu. No możemy ją nazwać strefa zgniotu, więc jest tylko delikatnie tu zagięta. Tu jakaś obudowa chłodnicy połamana. Chłodnica sama w sobie jest cała. Tak naprawdę błotnik tu delikatnie dostał z tej strony i gdzieś się otarł. Tu. Najbardziej w sumie spektakularnie uszkodzenie wygląda w tym miejscu, ale ono jest powierzchowne, dlatego że patrzcie, tu jest osobny element, który w ogóle jest nienaruszony. Tutaj coś po prostu zahaczyło. Wbrew pozorom nie było tak mocno uszkodzone. Kilka elementów do wymiany, do dopieszczenia. No i śmiga do tej pory. Samochód przyjechał do Polski, jak miał 7000 km przebiegu, więc praktycznie nowe auto. Jak tak jeżdżę, to pierwsze kilometry, myślałem, że to auto będzie jakimś takim większym zaskoczeniem dla mnie. Wiesz, że McLaren to coś innego niż zwykłe sportowe auto. Nie, nie jest to tak. To jest normalny samochód. Nawet bym określiła, że dosyć muli ten samochód. Przy takiej prędkości potrafi zerwać trakcję. To jest ciekawe. Ja pierdzielę, to jest moment. Hamuj mnie, Weronika, hamuj mnie. Bo ja z tym autem, oj. Słyszycie? 10 sekund temu prosiłem, żebym nie hamowała. Możemy na obwodnicę pojechać, super! Wiesz, jak się to skończy na tej obwodnicy. No dobrze. Jak już zaproponowałaś, to już nie odmówię. Fajnie będzie. Od 5 złotówki wszystko się zaczęło. Cały mój program zaczął się od 5. Zawsze jak jestem na menu, wkładam 5, patrzę na ten samochód i myślę, było warto. Było warto nagrywać. Nie moje auto, no cóż, nie mój samochód. Ale warto było nagrywać przez te 7 lat, żeby dziś pokazać Wam auto Marcina. To co, umyjesz? Mogę umyć. Nie, no żartuję. No mogę umyć. Wiem, że byś umyła, bo jesteś normalna dziewczyna. Fajnie by to wyglądało, nie żartuję. Wiesz co, bo ja jednak boję się, że buty brudzę. Mogłabyś umyć ten sam. No i zauważyłem kolejną zaletę drzwi otwieranych do góry. No, że wszystko spływa od razu. Cudownie. Dobra, jedziemy. Zanim wsiądę, zdejmę sobie kurtkę jeszcze i przy okazji pokażę Wam bagażnik. A bagażnik... O nie, otworzyłem to coś z tyłu. Przy okazji kolejna ciekawostka. Tu jest silnik. Silnik jest z tyłu. Silnik możecie zobaczyć, dotknąć tylko w momencie, kiedy pracujecie w serwisie McLarena. Bo
użytkownik, właściciel tego auta może otworzyć sobie tylko to i wlać olej, czy co, płyn pewnie chłodniczy do tego auta. To jest tylko taka klapka. Wejście do tego auta jest troszeczkę problematyczne przez ten próg. Ten próg fajnie zrobiony tutaj materiałowy, taki trochę jak Ferrari, trochę jak właśnie w tej Alfie 4C. Bardzo duży minus dla McLarena, jeśli chodzi o lusterka. Nic nie widać na tych, w tych lusterkach. Kamera cofania ma 4 cale, to jest żart jakiś, ale z drugiej strony, no gdzie ona ma być tak naprawdę? Nie ma miejsca na kamerę cofania. Dodamy troszeczkę gazu, żeby go wysuszyć, ale nie chcę, żeby to był mój ostatni materiał w życiu. Gdyby nie to, że patrzę na licznik, to miałbym wrażenie, że jadę 30 na godzinę. Serio? Serio. Przesadziłem może, ale że wolno po prostu. No i ten samochód, przyspieszenie do pierwszej setki osiąga w nieco ponad 3 sekundy, ale to nie jest najciekawsze, bo moim zdaniem, w tym wszystkim. Bo to, co jeszcze ciekawsze, to to, że to auto ma 9,5, chyba nie całe nawet, od 0 do 200, czyli 6 sekund 100-200, to jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry czas. I to przez to, że właśnie jest totalnie usportowionym modelem sportowego auta, czyli jest odchudzony. To miała być konkurencja Porsche 911 w tamtych czasach, czy w tamtych, 4 lata temu. Zobaczcie, gdzie dojechaliśmy, ale miejscówkę na spotkanie mamy. Superanckie, teraz podnosimy sobie drzwi i chcę wam opowiedzieć więcej na temat tego konkretnego egzemplarza, bo jest co opowiadać, naprawdę. Nie będziemy tu chyba hałasować innym ludziom, więc go zgasimy. Słucham? Jasne, chodź, wsiadaj śmiało. Chodź, usiądziesz sobie. Jak się nazywasz? Cześć Maksio, Fiona. Wsiadaj, ja cię może podsadzę. Czekaj, czekaj chwilę. Maksiu, pasuje do ciebie ta fura. Ile masz lat? 4 latka, tu jeszcze 14 i musisz poprosić tatę, żeby ci taki samochód sprawił. 500+ będzie sobie odkryć. Dokładnie, idealnie. Chodź, pokażemy ci z tyłu. A przy okazji jeszcze odpalimy auto i posłuchasz dźwięku wydechu. Maksiu ma wyrąbane. Zobaczcie, udaje takiego niewzruszonego. Tyłem się odwrócił. Jak to oceniasz? Dźwięk wydechu słyszeliście, więc ja chciałbym wam pokazać, co to jest z zewnątrz. 570S jest bardzo ciekawy. Ktoś może sobie zażartować, że to jest taka pojedynka, ale to wszystko wtedy, kiedy nie ma dołożonego tego pakietu ze spoilerem, bo pojedynka ma wysuwany spoiler, a tutaj widać, że jest sztywny. Nie będę go porównywał do pojedynki, bo pojedynka to jest legenda. Auto 10, 8 razy droższe. Skupmy się na 570. Zacznijmy od kół. 19 z przodu i 20 z tyłu. Bardzo popularne rozwiązanie w samochodach sportowych, że z tyłu te koła są o jeden cal większe. Jeśli chodzi o sam przód, jest niesamowity. Ta słynna, popularna żaba mi się bardzo podoba. No i to, że otwierają mu się drzwi praktycznie pionowo. Tutaj są wloty powietrza, które teoretycznie prowadzą tylko tam, do tych chłodnic bocznych. To, na czym chciałem się skupić, to te dwa elementy. Spoiler i ten wlot powietrza. Masakrycznie duży ten, jak tu gorąco. Ten wlot powietrza jest. On bardzo ładnego efektu wizualnego dodaje temu autku, ale te dwa elementy to są elementy od firmy Novitec. Oba kosztowały coś około 60 tysięcy. Spasowane to jest masakrycznie i to jest spasowanie fabryczne. To już mi Marcin tłumaczył, że on z fabryki wjeżdża w dramatycznym stanie, jeśli chodzi o spas. Są takie elementy, jakby przejść dookoła auta, na przykład tutaj macie taki element, zamknąć drzwi. No to nie powinno tak odstawać, że tutaj bardziej, tu jest naścisk, tu znowu odchodzi. Takiego czegoś nie powinno być w aucie za, no wtedy chyba ponad bańkę kosztował, albo coś okolice miliona złotych. Mocną zaletą, a równocześnie moim zdaniem też wadą tego McLarena jest to, że próg otwiera się razem z drzwiami. To jest zarąbiste, ale z drugiej strony no on się bardzo brudzi. Podejdźcie trochę bliżej i zobaczcie, że to jest cały brud, który do podwozia się przykleja, że tak powiem. Tego już chyba nie domyjecie. Za ślisko. Ale tu jakoś lepiej poszedł. To było lepsze. Tego samochodu. Teraz mam pedał
Nie, ja się boję tak samo. To jest, w sensie nie boję się samej prędkości. Wiem. Boję się tego, że nie czuję tego auta. Ja, to jest groźne auto. To jest groźne autko. A wygląda w sumie niepozornie. Nie no, wygląda mocarnie, ale... Oj, jak szaba. Ja pierdziele. Musisz mnie kontrolować. Kontroluj mnie, krzycz na mnie. Dobra. Nie, ja nie mogę tak jeździć. To jest... Będę cię kontrolować. Ja się zaraz czerwony zrobię. Jestem ciekawy, czy jak ruszę troszeczkę szybciej, to czy drzwi siłą rzeczy same się zamkną. Sprawdźmy to. Czy urwę je? Może nie urwę. Zamkną się, czy nie? Jeśli to jest najsłabsza wersja silnikowa, to ja nie mam pytań. A teraz pokażę wam najlepsze auto świata, czyli to, które właśnie mijamy. Na prawym pasie macie Opla Meriwę. Minęliśmy Opla Meriwę, jesteśmy tym razem my najlepsi. Coś odwala mi. Odwala mi totalnie, ale... Ale to jest czysta przyjemność. Boże, jak dobrze, że ja... prowadzę ten program, że to mi taką frajdę sprawia. Cieszę się. Tyle fajnych samochodów. Tyle fajnych aut, naprawdę. A teraz zobaczycie, jak z perspektywy Weroniki, która zaraz wyjdzie i pokażę wam, jak brzmi McLaren. Patrzcie, Skoda. To jest najszybszy człowiek świata, bo to przedstawiciel handlowy. Nie są jakieś narwane. Mocno hamują. A może też fotel się trzyma na tyle i patrzę, że nie lata nam głowa. Znaczy, to było mniej miota niż w domu w tym wypadku. No bo ja wiem, kiedy naciskam pedał. Nie trzymać kierownicy. Przy okazji zobaczcie, na dystansie, co tu jest, 635 km macie 22,7 litra spalania. To nie jest mało, ale z drugiej strony myślę, że wiem, jak właściciel tego auta może nim jeździć. Spoko spalanie. Myślę, że w Huracanie ma dużo większe. Na zakończenie dnia spotkaliśmy się w pięknym duecie. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Huracan i 570S. Tymczasem nie będę rozwijał się na temat Huracana, może będzie okazja w kolejnym materiale coś więcej o nim powiedzieć, bo też ciekawą ma historię. A ja z tego miejsca żegnam się z wami, pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów i do zobaczenia w kolejnym materiale programu High Five. Cześć!